Znaczy smutna okoliczność, ale jak się słucha Młynarskiego, to trudno być smutnym. To prawda, myślę, że nawet miałby nam za złe, gdybyśmy się zasłuchując bardzo smucili, się w niego. Tak, te teksty są tak niesamowite. Wczoraj jak się okazało, że zmarł, to na Facebooku zaroiło się od tekstów jego piosenek, co chwilę ktoś wrzucał. I to niesamowite, bo wiesz, czytasz to i masz wrażenie, tak, to jest o mnie. Wtedy tak się czułem, prawda, tak myślałem, o, to jest na ten czas. I to świadczy o tym, jak to była uniwersalna poezja, no bo trzeba mówić o poezji, choć on się wzdrygał przed tym słowem. Był skromnym człowiekiem, mówił, że jest rzemieślnikiem, a poezja się zdarza, ale to była poezja. I też myślę, wiesz, nie tak dawno było, 28 lat świętowaliśmy, czy tam przeżywaliśmy raczej od śmierci Agnieszki Osieckiej. To też niesamowite, że właściwie ona nie towarzyszyła nam w wolnej Polsce. I teraz on odchodzi i myślę, że to były takie brylanty, wiesz, że to jest też smutne, że nie ma nikogo, kto by to kontynuował z tą siłą, z tą skalą, z siłą tego talentu, prawda? Z pomysłem na tekst, bo czytałem takie jego wspomnienia, archiwalny wywiad w Gazecie Wyborczej sobie dzisiaj nad ranem, kiedy mówił, że on jak siada do piosenki, to ma początek, ma koniec, bo trzeba zmierzać w piosence do puenty. Natomiast, a środek jest nie wiadomo, co się wydarzy, prawda, przyjdzie natomiast na tchnienie. Natomiast miał uwagę do tych ludzi, którzy dzisiaj komponują teksty, że bywa z tym trudno, że tak naprawdę trudno jest wypełnić tekst czymś. Ktoś pięknie powiedział wczoraj, że wykonawcy Młynarskiego musieli mieć dykcję, bo tam chodziło o tekst, o słowo, prawda? My teraz wylewamy miliony słów całymi dniami. Też jesteś w tym dobry, prawda? Dlatego zaprosiliśmy koleżankę z redakcji, żeby sobie troszkę pohejtował. I rozmawiając, i wpisując wszędzie i tak dalej, ale te słowa jednak są byle jakie, prawda? One nie mają takiej wagi. Bywają, tak. A tutaj było to słowo było najważniejsze i ten tekst miał sens. To nie był dodatek do gibania biodrami, tylko jednak w tym była wartość. No i stąd też ci wszyscy wspaniali wykonawcy i on sam genialny, prawda? Przecież widzieliśmy go przed chwilą. Tu się wszystko składało. I inteligencja, ale też wygląd, prawda? Taki, no, taka nerwowość artysty, ta postura. No, rzeczywiście coś absolutnie niesamowitego. I to był taki brylant, który się pojawił, że on miał lat 20, jak zaczął występować w Hybrydach. Lat 20... To przy tym warsie przed chwilą wyglądał na 18. Na 18. Prawie, lat 23 czy 24, jak wygrał po raz pierwszy Opole. I gdzieś też czytałam w jego wspomnieniach, że uwielbiał Opole lat 60., 70., które generalnie wygrywał, ale była świetna atmosfera. Czyli no rzeczywiście ogromny, ogromny talent i też talent wykorzystany, prawda? Przecież on napisał ponad 2000 piosenek. On był tłumaczem genialnym, o czym wszyscy mówią, ale pracowitość, to też była jego ogromna cecha. Właśnie słuchałem sobie, jadąc dzisiaj do pracy, My Way w przekładzie pana Wojciecha Młynarskiego, które świetnie zaśpiewał Adam Nowak z Raz, tak, Dwa, Trzy. I tak jak mówisz, że to było wyzwanie dla artystów, bo tam tych zawijasów słownych właśnie było sporo, a Nowakowi wychodzi to idealnie. Tak, zresztą zespół Raz, Dwa, Trzy zrobił taki wielki koncert, płytę jemu dedykowaną, Młynarskiemu dedykowaną, też kapitalną płytę nagrał Jan Młynarski, syn Wojciecha Młynarskiego, Młynarski by Młynarski, bardzo lubię tą płytę. I tak zastanawiałam się, o kim by powiedzieć, że kontynuuje, no prawda, byli jego wychowankowie, on namaścił Jacka Poniedzielskiego, prawda, kiedyś odkrywał Joannę Trzepiecińską, a teraz jak myślę o młodszym pokoleniu, i to nie to, że powielają jego styl, chodzi mi o intensywność i stosunek do słowa, to chyba myślę o Natalii Przybysz, która też pisze piękne teksty, która też pięknie reinterpretuje poezję, więc gdzieś to wszystko jest, tylko chyba już nie mamy na tyle cierpliwości i uwagi, żeby koncentrować się na tak wysmakowanych literackich tekstach i wykonaniach, więc myślę, że to dla pana Wojciecha, jak wspominał z takim pietyzmem lata 60., 70., też był ból, że ta piosenka literacka no, już nie jest tą główną, prawda? Literacka, chociaż jemu się też zdarzało pisać teksty, które komentowały trochę polityczną Absolutnie, rzeczywistość. Absolutnie, tak, tylko że właśnie, wiesz, to było uderzające, że on tą codzienność, tą zwykłość zamieniał w sztukę, prawda? Że to była poezja codzienności, tak jak mówię, jak czytałam teksty Bynajmniej, Miłość, Wiolonczelistka, to były sytuacje, które mogły się przytrafić, które być może nam się przytrafiają, tylko nie zwracamy na nie uwagi, a opisane przez niego w słowach i w muzyce oczywiście, a później zaśpiewane, znaczyły coś więcej, stawały się metaforą życia, a nie samym życiem. Miał też to samo, co Janusz Gajos, tylko inaczej w odniesieniu do piosenki Jesteśmy na wczasach, mówi Jezus Maria. Wszyscy chcieli, gdzie bym się nie pojawił, każdy mówił, zaśpiewa, tak, Jesteśmy na wczasach. Miałem tego dość. No. Tak, no właśnie, napisał tą piosenkę
piosenkę z ironią, a niektórzy byli przekonani, że to był właśnie przebój wczasowy napisany dla nich. No tak, ale tak, on powtarzał, że już chyba nie, że co bym nie napisał, to i tak, tak. Nie przebije tego przeboju, ale jednak przebijał, prawda? No jeszcze w Zielone gramy, prawda? Czy róbmy swoje, też taki hymn na każdy czas. Teraz też słyszałam, że politycy mówią opozycji róbmy swoje, a i rządzą mówi tak, też róbmy swoje. Ale to było wczoraj rzeczywiście jedno z najczęściej powtarzanych zbitek słownych. Róbmy swoje w komentarzu do śmierci pana Wojciecha. A my z Kasią umawialiśmy się na spotkanie dzisiaj, żeby zachęcić państwa, widzów naszych, do tego, żebyście pomogli artystom w Polsce, którzy mają odpowiedni poziom, zdobyć naszą nagrodę. Olśnienia, to jest nowość na rynku i wśród nominowanych są takie nazwiska, przy których też wstydu nie ma. Nie, no, ja się podpisuję pod każdą z tych nominacji i w ogóle bardzo się cieszę, że tę nagrodę realizujemy w Onecie. To jest chyba pierwsza poważna nagroda kulturalna w polskim internecie tej skali. 6 kategorii, w każdej po 2 nominowanych i takie nazwiska jak Krzysztof Penderecki, czy Mariusz Treliński, Borys Kudliczka, ale z drugiej strony w kategorii muzyka popularna Brodka i OSTR, więc doceniamy każdą dziedzinę sztuki, prawda? Smarzowski i Matuszyński w filmie, Strzępka Demirski w teatrze, więc właśnie nawet w kontekście odejścia pana Wojciecha Młynarskiego, ja myślę, kochajmy artystów. Im jestem starsza, to muszę ci powiedzieć, że jestem mniej krytyczna wobec tego, co ktoś zrobi, bo doceniam to, ile trzeba włożyć w zrobienie dzieła artystycznego, ile to jest pracy, ile to jest wysiłku, ile to jest nerwów, żeby to później oddać nam widzom, prawda? Jak my to ocenimy? Przecież pomyśl, no robisz coś wielkiego, właśnie Joanna Mytkowska, można dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie za wystawę Wróblewskiego, która zrobiła niesamowitą karierę, nie tylko w Polsce, ale w Madrycie. W ogóle ci artyści są naszymi ambasadorami najlepszymi, więc możemy się tak bardzo nie martwić o dyplomację, bo ta, jak widać, uzależniona jest. Fajnie, jakby to działało razem. I był taki czas, że działało. No, że polska dyplomacja działała na rzecz artystów, a artyści działali na rzecz dyplomatów. A dzisiaj, jeżeli artyści muszą się tłumaczyć za polityków, to nie jest ich rola. No. Ale to, że się muszą tłumaczyć za polityków, to jest druga rzecz. Dla mnie gorsze jest to, że muszą się tłumaczyć z tego, co robią. Dajmy wolność artystom, naprawdę, uwierzmy im. Nie naginajmy ich do tego, co chcemy usłyszeć, tylko słuchajmy. Misję, Kasia, nie mogą robić, co chcą, śpiewać, czego chcą, mają misję do wypełnienia. No. No to ci, którzy mają, to niech wypełniają. To ma być polska muzyka, to mają być polskie wartości, a nie... Ale my mówimy o polskich artystach. Ale ja nie wiem, czy oni mają polskie wartości. Czy mają polskie wartości? O czym ona śpiewa? Czy ona śpiewa, na przykład zachęca ludzi do boju? Nie, ona po prostu śpiewa, żeby było przyjemnie. Ale OSTR zachęca do życia, wartości humanistyczne. Jego płyta Życie po śmierci to jest taki wielki hymn na temat życia, bo przeżył bardzo ciężką chorobę, prawda, i to opisał. I to jest człowiek, który wyznaje wartości humanistyczne i ty wiesz, że on ma najwięcej sprzedanych płyt w Polsce, ale nie tylko polskich, tylko w ogóle, więc pomyśl, jaka to jest ogromna społeczność ludzi, którzy go słuchają, a sam jest człowiekiem wyedukowanym. Kiedyś pamiętam, jak robiłam z nim rozmowę, to przyjechał, mówił, że całą noc pisał operę barokową dla swojej dziewczyny, raper jednak, tekst o operze barokowej, przepraszam, no jeszcze nie operę barokową. Dajmy mu szansę. Więc to są wszystko ludzie, za którymi coś stoi. Jeżeli rozmawialiśmy o Młynarskim, to wiesz, oprócz tego, że to był talent niezwykły, to był człowiek bardzo dobrze wykształcony i inteligent, czyli ktoś, kto w centrum swoich zainteresowań stawia nie siebie, ale rzeczywistość dookoła, prawda? Wiesz, no potrafi ją zrozumieć, natomiast jak jej nie rozumiesz, no to właśnie skomentować. Jesteś w stanie wywołać strach i tak dalej. No, tak, dokładnie tak. Więc ja bardzo namawiam do głosowania w naszym plebiscycie olśnienia. Głosować można do 21 marca, 23 ogłosimy, kto wygrał. Ale i to sekundę też... daliście tym ludziom na głosowanie. 10 tak dni. Naprawdę, właśnie. No ale nad czym tu się zastanawiać? Świetni artyści, więc tylko oddać głos, to się szybko robi. I to też wydaje mi się, że to, że zdecyduje nie jury, które sobie powołaliśmy, prawda? Powoływaliśmy, dawaliśmy nominacje w gronie genialnych krytyków polskich, tylko zdecydują nasi użytkownicy, to jest też taki dowód zaufania. My ufamy naszym użytkownikom. Szczególnie, że tak jak był moment, w którym się mówiło, ale nie można dawać ludziom, którzy siedzą na tych forach internetowych głosu. Ale te fora internetowe też się trochę osuszyły i spoważniały, więc...
Zdecydowanie. Ja jestem w ogóle zachwycona dobrą moją zmianą, czyli przejściem do internetu, bo zawsze zajmowałam się kulturą, ale jednak w dość niszowych mediach. Mhm. Znaczy, one były skierowane do odbiorców kultury. W Onecie mówimy do wszystkich. To jest naprawdę, ty sam doskonale o tym wiesz, wielomilionowa publiczność. I ja coraz większego zaufania i szacunku dla naszej publiczności, naszych widzów, naszych odbiorców nabieram, dlatego że oni wybierają rzeczy jakościowe. Mhm. Ja to widzę w naszych serwisach dotyczących książek, kultury, muzyki, filmu, że tam naprawdę czytają się te rzeczy, które no, mają piętno czegoś ważnego, istotnego, potrafią wyłowić rzeczy istotne. Także absolutny, pełny szacunek dla naszych użytkowników. A gdybyś miała spojrzeć na nasze kino, na nasz film, na naszą książkę dzisiaj, na naszą muzykę, to o czym ci młodzi ludzie mówią? Czy w ogóle ci ludzie, którzy, bo nie zawsze to są nastolatkowie, ale o czym oni opowiadają dzisiaj? Jest jakiś jeden motyw? Nie, jeden motyw nie, ale jednak koncentrują się na swoich małych światach. Wiesz, że opisują to, co jest im najbliższe. Teraz widzisz, a propos ambasadorowania polskich artystów. Jesteśmy gośćmi honorowymi na targach książki w Londynie, mm-hmm, i zbieramy genialne recenzje. Ta nasza sztuka, tak mocno jednak zakorzeniona tutaj w naszej rzeczywistości, staje się uniwersalna. Mm. Nominację do genialnej nagrody dostała teraz Violetta Grzegorzewska, która mieszka w Irlandii, pisarka, ale zapowiedź Gugły, która opowiada w bardzo taki piękny, literacki sposób o jej dzieciństwie w małym miasteczku, już nie pamiętam, ta wieś gdzieś pod Tarnowem. Wiesz, mm-hmm, czyli taka polskość. Mm-hmm. Ona mieszka w Irlandii i książka dostaje nominację w Londynie, więc te małe światy, mówię, żeby tego nie odbierać źle, że to są małe światy, ale które można przełożyć na język, mm-hmm, uniwersalny. Czyli jeżeli ktoś rzeczywiście ma talent, to w swoim najbliższym otoczeniu, tak jak Wojciech Młynarski, no dostrzeże coś, co jest ważne dla każdego z nas, że po 20 czy 30 latach, jak przeczytasz tekst bynajmniej o takim niespełnionym flircie w pociągu, gdzie pani intelektualistka poprawia pana, który ją podrywa, prawda, i nieumiejętnie używa słowa bynajmniej, a na koniec wysiadają z pociągu i pan mówi, pani bynajmniej mnie już nie interesuje jednak. Życie. No to wiesz, to życie, prawda, ile takich niespełnionych flirtów mamy za sobą przez nieuwagę, gdzieś nam umknęły ważne rzeczy. I tak jest w polskiej sztuce. Wspomniałam tutaj Mariusza Trynińskiego i Borisa Kubliczkę. To jest tandem, który robi opery, właśnie są nominowani u nas za premierę, za otwarcie sezonu w Metropolitan Opera. Wcześniej tam też wystawiali operę, robią sztuki na całym świecie. Borys Kubliczka będzie robił Madame Butterfly w Japonii. Polski scenograf o słowackich korzeniach. Tylko wiesz, bo myślę o tym zestawieniu. Wypowiadasz nazwiska, które same w sobie już właściwie nie wymagają definicji, nie wymagają opisu, kim są ci ludzie, bo to jest jakość sama w sobie. A jednocześnie dzisiaj opowiadamy o tym, że jak się myśli Polska, to się przypomina ludziom Korwin, bo każda właściwie telewizja zacytowała gościa, który dostał takiego bana od Parlamentu Europejskiego, jakiego mało kto dostaje, czyli zakaz wypowiadania się przez rok. Więc fajnie, że to się jakoś tam próbuje równoważyć. Tak, ale pomyśl sobie, że za parę lat nie będzie się myślało Korwin, tylko będzie myślało się Pendrecki, który w wieku ponad 80 lat dostał kolejną nagrodę Grammy za swoją płytę. Też zresztą nominowany u nas pan profesor Krzysztof Penderecki. Więc nie myślmy o tych ulotnych chwilach pana Korwina. Myśmy o sztuce, ona jest wieczna. Kasia, jest jak słyszymy. Bardzo ci dziękuję. Katarzyna Janowska, Onet. Dziękuję serdecznie bardzo, polecamy. A to też kultura. No, największy przystojniak polskiego kina. No, zaraz trzeba przyznać. Do widzenia. Dziękuję, Kasiu, bardzo. Do zobaczenia.